chciałam powiedzieć, że na Edumaratonie mamy już prawie 10 tysięcy osób, uczestników, także jest nas naprawdę coraz, coraz więcej. Jedna wielka, duża rodzina EduNation, dokładnie tak. Na pewno są osoby, które są z nami po raz pierwszy. Ja już nie będę was wywoływać tutaj, zawsze to robię, ale już nie będę tego robić po raz kolejny. Wiem, że na pewno są osoby, które są po raz pierwszy. Jeżeli chcecie, to oczywiście zgłoście się, to tym bardziej tutaj fanfarami was przywitamy. Więc dla osób, które są po raz pierwszy, chciałam powiedzieć rzecz następującą. Ja się nie nazywam Anna Popławska, tylko nazywam się Luisa Wójtowicz-Waga, ale w naszej EduNationowej rodzinie wszyscy jesteśmy Anną Popławską, dlatego tak się nazywam. Druga bardzo ważna rzecz, my tworzymy w EduNation taką społeczność nauczycielską, edukacyjną, która się bardzo lubi i jest bardzo przyjazna w stosunku do siebie i z uśmiechem się witająca i potrafiąca się wspierać. I takie jest główne założenie EduNation, z uśmiechem, na luzie, merytorycznie i z wielkim wsparciem. Dlatego serdeczna prośba do wszystkich Państwa na czacie, żeby osoby, które chcą z nami być i chcą do tej rodziny dołączyć, chciałabym, żeby te zasady przyjęły jako swoje. To znaczy jesteśmy lubiącą się, przyjazną, sympatyczną społecznością, która sobie pomaga, która jak ma pytanie, to nie boi się zadać tego pytania, która jak ma jakąś wątpliwość, to mówi, pisze, a inne osoby sobie po prostu, inne osoby na czacie pomagają, wspierają, bo wszyscy jesteśmy na tym samym wózku w pewnym sensie. Także o tym pamiętamy. My niespecjalnie lubimy różne takie, wiecie, kąśliwe uwagi, jakieś takie nieprzyjemne komentarze, więc staramy się ich też, no, nie dopuszczamy do nich też, szczerze powiem. Czasami bardzo to się rzadko zdarza, ale zdarza nam się czasem zablokować kogoś z komentarzami. To się bardzo rzadko zdarza, zdarzyło mnie osobiście się raz tylko, Ance chyba raz albo dwa, ale bardzo, bardzo serdecznie o to proszę. Dobrze, koniec już mojego gadania. Cieszę się bardzo, że słuchajcie, naprawdę jest po prostu olbrzymia ilość was, to jest fantastyczna sprawa, zaraz zobaczę też ile nas na Facebooku jest, więc ja już kończę, ja będę na czacie jako Anna Popławska, więc na różne wątpliwości będę odpowiadać i innych też o to proszę oczywiście. A teraz zapraszam już Magdę Kanie, bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu Pearson za to, że takiego fantastycznego gościa nam pozwoliło dzisiaj mieć. Bo to jest, Magda, mam nadzieję, powie chwilkę parę słów o sobie, ale ja wam mogę od siebie powiedzieć, że jest jedną z najbardziej doświadczonych i najbardziej praktycznie podchodzących osób, jeśli chodzi o trenerów, których mamy przyjemność zapraszać na webinaria EduNation. Dobra, Magda, gotowa jesteś, kochana moja? Tak, oczywiście. Dobra, no to super, to odpalamy prezentację w takim razie. Ja się wyłączam, ale oczywiście jestem cały czas i wszystkim fantastycznego czasu życzę. Ja jeszcze tylko powiem, bo Luisa chyba tego nie powiedziałaś, że jeśli to okienko wideo, na którym ja jestem, jeśli nachodzi Państwu na prezentację, to tam pod moją twarzą jest taka strzałeczka, to jak sobie Państwo klikniecie, to ja tak w bok odskoczę i wtedy będziecie wszystko elegancko widzieli. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Magda Kania. Oprócz tego, że jestem trenerem edukacyjnym, współpracuję z wydawnictwem Pearson, prowadzę również swoją szkołę językową, w której jestem też czynnym lektorem. Pozdrawiam serdecznie z Rybnika, tak w ogóle, więc jeśli ktoś jest z okolic, to bardzo mi miło. Mam nadzieję, że też moi lektorzy się tutaj pojawili, obiecali, że mnie będą ci wspierać. Jak to zazwyczaj bywa. Tak jak Luisa powiedziała, ja się bardzo staram w moich szkoleniach, w moich sesjach dzielić przede wszystkim swoim doświadczeniem, wiedzą, którą w międzyczasie też udało mi się nabyć, tym, co gdzieś doczytałam, wyczytałam, ale przede wszystkim praktycznym podejściem, bo uważam, że to jest dla nas wszystkich najważniejsze. No dobra, w takim razie przejdźmy do prezentacji, do sesji. Tytuł w tym porządku jest metoda. Chciałabym Państwu opowiedzieć o metodyce pracy w nauczaniu online.
Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, tak? Zaskoczyło nas życie ponad 5 tygodni temu już bodajże, jeśli już przestałam już liczyć, szczerze powiedziawszy, więc nawet nie wiem. Nagle świat stanął na głowie. Jakby musieliśmy się troszeczkę przegrupować, tak? Zacząć nieco inaczej funkcjonować. W przypadku szkół językowych, no to nieraz było być albo nie być, tak? Albo przechodzimy do online i funkcjonujemy dalej, albo co, zamykamy szkołę. W przypadku szkół państwowych, no też nie mieliście państwo wyjścia, trzeba było nagle się jakby przekształcić w nauczyciela online. Jednym z problemów i jednym z zarzutów, które najczęściej na początku słyszałam, witam Państwa bardzo serdecznie, widzę, że się dalej witacie, Częstochowa, Mosina, same piękne miejscowości. Jedną z najczęstszych uwag, jakie słyszałam na początku, to było zdanie, bo lekcje online to nie to samo. No tak, nie to samo, ale czy aby na pewno? Zaczęłam się zastanawiać w pewnym momencie w zasadzie jaka tu jest różnica, pomijając to, że byłam przerażona też początkowo, jak to wszystko ogarnąć. I doszłam do wniosku, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki mamy stan umysłu, jakie mamy nastawienie. I tak w tym momencie pomyślałam sobie, że generalnie ja tak ludzi dzielę na dwie grupy. Na tych, którzy należą do drużyny mojego syna i na tych, którzy należą do mojej drużyny. W przypadku mojego syna pulpit komputera wygląda tak jak po lewej, widzicie Państwo. Wszystkiego mnóstwo i po prostu wymieszane. Ja mam nadzieję, że on tego nie usłyszy. Ja uważam, że to jest zwykłe bałaganiarstwo. On twierdzi, że to jest kreatywność, że to jest takie jego podejście do życia. Że on wszystko, on wie, gdzie co ma i gdyby jemu ktoś tu zrobił porządek, to on nie wiedziałby, o co chodzi. No, w moim przypadku jest trochę inaczej. Ja jestem osobą bardzo poukładaną i jak widać na moim pulpicie, ja lubię mieć folderki, potem w tych folderkach mam podfolderki, potem tam mam tabeleczki, wszystko mam bardzo uporządkowane i wydaje mi się, że w mojej głowie też wszystko jest uporządkowane, a mimo to uważam, że jestem osobą bardzo kreatywną. Więc jakby kwestia nastawienia, tak? Albo szaleństwo, albo porządek. No więc nie ukrywam, że na początku, w pierwszym tygodniu moja głowa wyglądała mniej więcej tak jak pulpit mojego syna. Ja byłam szczerze mówiąc przerażona i trochę mnie to wszystko paraliżowało, tak? Zastanawiałam się, no co teraz zrobić? Jakie wybrać miejsce pracy? Jakie kanały komunikacji? Jak ja mam funkcjonować w tym wszystkim? Co z materiałami? Przecież wszystkie książki w szkole i tak dalej. Gdzie ksero? Przecież ja uwielbiam kserować karteczki, nie? Przygotowanie do zajęć, no też jak to wszystko ogarnąć? I szczerze powiedziawszy, pierwszy tydzień, jeśli chodzi o przygotowanie zajęć, to po prostu była dla mnie osobiście masakra. Ja szczerze się przyznaję, mimo doświadczenia, ja nie ogarniałam świata. I ostatnie dwa punkty, zdrowa rutyna, czas dla mnie, powiem Wam szczerze, że jak w tym pierwszym tygodniu otwierałam Facebooka i widziałam posty w stylu nareszcie mam czas na wąchanie kwiatków, ojej, przeczytam książki, pooglądam wszystko na Netflixie, to albo jakby okazywało się, że ludzie po prostu mają mnóstwo wolnego czasu, nadganiają jakieś zaległości. Ja siedziałam i zastanawiałam się, kobieto, co z tobą jest nie tak? Ja absolutnie nie miałam na to czasu, wręcz ledwo zipiałam, mówiąc tak kolokwialnie. No ale po tygodniu udało mi się tak troszeczkę uspokoić, ogarnąć myśli. Wszystko sobie poukładać, jakby w Magdziny sposób podeszłam do tematu, stwierdziłam, dobra, spokojnie, kobieto, wdech, wydech, trzeba to wszystko ogarnąć. No więc zastanówmy się po kolei w ogóle, co masz i jaka jest sytuacja. Przeanalizowałam wszystko, no i jako, że współpracuję z Pearsonem i pracuję na ich podręcznikach, uznałam, że hello, książki są w szkole, ale przecież ja wszystko mam. Mam dostęp do Pearson English Portal, na którym mam wszystkie podręczniki i wszystkie materiały. No okej, odfajkowane. Jedną rzecz mam. Mam moje podręczniki, mam My English Lab, czyli mamy zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Co w tych podręcznikach jest, jak to możemy wykorzystać, ja Państwu za chwilę pokażę. Ale jakby pierwsza sytuacja, dobra, opanowana, damy radę. No więc w tym momencie
jeśli widzę, że mam materiały, jestem w stanie pracować z domu, wybrałam narzędzie pracy, uznałam, że będę pracować z uczniami w formie wideokonferencji, bo tylko tak sobie to wyobrażałam, jakby nie było innej opcji, no to w tym momencie przyszedł moment do zastanowienia się, jak to w takim razie teraz wszystko zaplanować i czy faktycznie te lekcje online są takie same. Czy to jest to samo, czy to jednak się czymś różni. No i po tygodniu kombinowania doszłam do tego, że ja w mojej pracy stawiam na czysty układ. Tak? Moja lekcja jest bardzo zorganizowana. Oczywiście mam elementy kreatywne, szalone, mam różne pomysły, ale sama metodyka pracy i samo podejście do planowania i przeprowadzenia lekcji jakby jest bardzo poukładane. Tak, ja się trzymam tej konkretnej metodyki, której się nauczyłam kiedyś, która się sprawdza i jakby uznałam, że to jest najlepsze podejście. I w tym momencie jeszcze w kontakcie z Pearsonem jakby padł pomysł stworzenia takiej metodyki uczenia online, a konkretnie pojawił się pomysł takiej metodyki ESAP, czyli Engage, Study, Activate and Practice. No i co się okazało? Okazało się, że przygotowanie lekcji i przeprowadzenie później faktycznie nagle stało się o wiele prostsze. Przygotowanie zajmuje mi o wiele mniej czasu, bo początkowo, wiecie co, no nie mam tablicy, tak? Więc wszystkie jakieś, jak na przykład jeśli chciałabym wytłumaczyć jakąś gramatykę albo zapisać jakieś słówka, no to kombinowałam, jak to zrobić, to może jakiegoś PowerPointa, to może w Wordzie coś zapiszę. Wiecie, strasznie dużo czasu marnowałam na takie koncepcyjne podejście, jak ja to mam zrobić. No ale kiedy w pewnym momencie faktycznie uznałam, że to jest do ogarnięcia, no to podzieliłam sobie moje przygotowania właśnie na 4 etapy. Czyli jeśli mam przygotować lekcję, to muszę się skupić na tym, żeby po pierwsze tych uczniów zaangażować na początku, potem przechodzimy do tej części, w której pracujemy nad tym, nad czym chcę, żebyśmy pracowali, bo dla mnie lekcja online to jest nadal lekcja. To nie są pogaduszki, to nie jest spotkanie, w którym ja tylko rozmawiam z uczniami, jak się im żyje. Oczywiście od tego zaczynam i jakby cały czas mam z nimi fajną relację i dobry kontakt, ale lekcja to jest lekcja i jakby tego się cały czas trzymam. W związku z czym zaangażować, następnie pracujemy nad jakimś nowym materiałem, activate, czyli wykorzystujemy tą umiejętność w praktyce, ćwiczymy na zajęciach, no i ostatnia część practice. No i teraz pokażę Państwu parę konkretnych pomysłów, jakby w jaki sposób można to robić i jak ja z tymi moimi uczniami pracuję. Na etapie engage, czyli rozgrzewko powtórka, ja to tak nazywam, tak? To jest ten pierwszy etap lekcji, kiedy ja się z tymi uczniami spotykam. Dla mnie bardzo ważne jest, ponieważ oni siedzą po drugiej stronie, tak jak Państwo teraz jesteście tam z drugiej strony. Ja nie mam pewności, czy Wy w tej chwili nie otwieracie Facebooka na przykład, czy nie wiem, nie sprawdzacie sobie jakichś stron. Ja muszę zrobić wszystko, żeby ci uczniowie chcieli ze mną zostać, żeby oni byli, żeby ich zaangażować w tą lekcję, żeby ich zainteresować tematem. I dziękuję Pani Łukaszu, nie sprawdzacie. Mam nadzieję, że to Ty, Łukaszu, jeśli tak, to pozdrawiam. W związku z czym muszę ich zainteresować tym tematem lekcji. Zazwyczaj tutaj jakby nawiązuję też do zadania domowego. Jeśli w zadaniu domowym widziałam, że coś jest problemem, no to w tym momencie oczywiście jakby wykorzystuję ten czas również na to, aby coś powtórzyć, aby utrwalić. Taka rozgrzewka. Czyli ten engage to jest ten etap, kiedy ja staram się rozbudzić apetyt do nauki. Czyli na lekcji to jest ten moment, kiedy zastosowalibyśmy na przykład jakiegoś warm-upa. Ale ja nie lubię słowa warm-up, ja na to mówię appetizer. Ja mam ochotę, jakby robię wszystko, aby moi uczniowie po tym zadaniu, po tym wstępie mieli ochotę na więcej. No więc oczywiście, tak jak mówiłam, często przygotowując się do tego etapu engage, odnoszę się do zadania domowego. Zadanie domowe, które zadałam uczniom na My English Lab, oczywiście dostaję raport typowych błędów. To jest po prostu część laba, tego maila, którą ja uwielbiam. On jakby system sam generuje mi
typowe błędy moich uczniów. Ja się odnoszę wtedy jakby tylko do tych konkretnych zagadnień, które aperitif też mogłyby być świetne, Pani Małgosiu, tylko odnoszę się do tych zagadnień, które na przykład widzę, że były problematyczne. No i gdzieś wkomponowuję je w ten etap engage, tak żeby jeszcze, wiecie, żeby jeszcze troszeczkę popracować nad tym, co gdzieś tam sprawia problemy. Więc troszeczkę łączę to, co z ostatnich zajęć na przykład wyniknęło, że nie do końca siedzi, z nowym tematem. Na przykład, jeśli na przykład mamy na danej lekcji do zrealizowania temat travel, co możemy zrobić, żeby uczniów zaangażować? Możemy rzucić im jakieś fajne zdjęcie i jedno pytanie. Wyjeżdżasz na biwak, mój drogi, możesz zabrać ze sobą tylko przedmioty, które zaczynają się na pierwszą literę twojego imienia. I w tym momencie proszę uczniów, aby ja pracuję z moimi uczniami na Zoomie, w związku z czym korzystam również z okienka czatu. Mel to jest My English Lab, Pani Aniu, czyli tak jakby online homework practice. Ja troszeczkę później jeszcze o tym powiem, a wiem, że na czacie jest chyba Pani Ania z Pearsona, która miała tutaj wspierać właśnie w takich tematach technicznych, więc jak macie jakieś pytania takie techniczne, jeśli chodzi o platformę, to myślę, że Pani, że reprezentant Pearsona na pewno Państwu tam na te pytania odpowie. Ja się będę starała jednak zająć tym, co przygotowałam tutaj dla Państwa. W związku z czym to pierwsze zadanie, w którym jakby chcę ich wciągnąć w temat podróży, ale również gdzieś tam wyciągam od nich różne słowa, powtarzamy słownictwo, są zaangażowani, no bo biwak, ja jako Magda, co ja mogłabym wziąć na ten biwak? No wzięłabym na przykład mag, w związku z czym proszę, aby każdy z nich na przykład w okienku czatu napisał mi jak najwięcej słów, jeśli są w stanie wypisać kilka słów, to czasami robię tam taki mini konkursik, kto więcej wymyśli, jeśli ktoś podaje tylko jedno, Ewa X, okej, świetnie, no ale dlaczego X? W jaki sposób te X by Ci się przydały? Łukasz łazienkę by zabrał, fantastycznie. Dlaczego łazienka? Oczywiście wciągam ich jakby w uzasadnianie. Katarzyna Kettle, Justyna Jarrow-Jam, Monika Mirror, no fantastycznie jesteście. Arbus, okej. Okay. For breakfast, a boat, laptop, mata, my mom, ojej. No taka odpowiedź nigdy nie padła, aczkolwiek bardzo, bardzo ciekawa. No więc zobaczcie sami. Proste zadanie, uczniowie rzucają na słowa czasami bardzo śmieszne, czasami bardzo proste, ale już są w ten temat wciągnięci. I właśnie o to mi chodzi, żeby od pierwszej minuty, od pierwszego momentu uczniowie byli zaangażowani i chcieli zostać na tej lekcji ze mną dłużej. No dobra, kolejny pomysł. Jeśli na przykład ćwiczymy, mamy tematem naszej lekcji będzie jakiś temat gramatyczny, ale też nie tylko, ale ja bardzo często nawiązuję tu do gramatyki. Ja wykorzystuję obecną sytuację. Chociaż już coraz mniej, bo już trochę wszyscy zaczynają mieć dość tego słowa na K. Aczkolwiek jednak ono się nam gdzieś ciągle w lekcjach pojawia i jednak ciągle gdzieś się Pani Monika nawiedza, że są też nauczyciele innych języków, nie? Aha, dlatego po polsku, tak, okej, dobra, super, dobra, będę pamiętała. Ja być może parę przykładów mam po angielsku na slajdach, ale to jak najbardziej, dobrze, będę o tym pamiętać i myślę, że też z tego skorzystacie. No więc odnoszę się do tej sytuacji aktualnej i na przykład tematem lekcji mają być czasowniki modalne, w związku z czym pytanie na przykład byłoby do nich praca w czasach kwarantanny. Powiedzcie mi w tej sytuacji na przykład, kto może, kto nie może pracować, kto musi, kto nie musi, kto może, ale nie musi, możemy tu się tym pobawić. Jeśli na przykład mamy, nie wiem, mamy czasy przeszłe, czasy przyszłe, to mogą być pytania, nie wiem, co zrobisz, jak się skończy kwarantanna, albo co robiłeś na początku, albo co robiłeś, kiedy dowiedziałeś się o tym, że została ogłoszona kwarantanna, więc tu jakby możemy się tym oczywiście bawić i dostosowywać do tego, do tematu naszej lekcji. Generalnie
moi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w takich mini dyskusjach, ale to jakby zawsze mówię nauczycielom, wy znacie swoich uczniów, wiecie, jakie są ich możliwości. Czasami są takie osoby, które na przykład nie chcą się wypowiadać na forum, w związku z czym oczywiście mamy ten na przykład opcję czatu, zachęcam ich, aby tam się dzielili jakimiś swoimi pomysłami. No dobra, kolejny przykład. To jakby wszyscy wiemy, że na początku lekcji no, powinniśmy podać cele tej lekcji, temat lekcji, tak? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Wiecie co, widzę, że tu na czacie cały czas leci mnóstwo komentarzy, czasem są jakieś pytania. Ja z góry przepraszam, jeśli na coś nie odpowiem, ale jest was już ponad 900, więc no, mogę czegoś nie zauważyć. Jeśli jest coś ważnego, to proszę się tam dobijać, ja na pewno się do tego odniosę. Dobra, ale wróćmy tutaj. Jakby naszym na początku jakby musimy uczniom powiedzieć, tak, o czym będzie ta lekcja. W związku z czym ja czasami robię to tak przewrotnie, a mianowicie ja nie mówię moim uczniom, co będzie tematem lekcji, tylko jakby zachęcam ich do tego, aby odgadli. Jakby przygotowuję sobie, mam temat lekcji, ja zaraz Państwu pokażę, co jest tematem tej lekcji. Przygotowuję sobie 10 pytań, dosyć prostych generalnie, one nie muszą być jakieś wyszukane. Pokazuję je uczniom i proszę, aby spróbowali odgadnąć, co będzie tematem naszej lekcji. Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Tu tylko 4 wrzuciłam z 10, ale czy ktoś z Państwa ma pomysł, co jest tematem tej lekcji? Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego zostało to zrobione? Drugie, gdzie to jest? Trzecie, co się stanie, jeśli spadnie na to deszcz? I czwarte, jakie są korzyści takiego wyglądu? Jakaś rzecz, technology, okej, okay. Maski, okej, okay. Nawiązanie, a tent, namiot, okej, okay. Świetnie, książki, curly hair, włosy, raincoat, nie. Jeszcze nikt nie trafił. Hairstyle, umbrella. No widzicie, pomysłów oczywiście bardzo dużo. Oczywiście bym znowu tam pociągnęła, dlaczego tak myślisz, a nie inaczej. Tematem tej lekcji... O, ktoś tam... ktoś był bardzo blisko, ktoś chyba był na mojej sesji. Surprise, surprise. Tematem tej lekcji jest dom. I oczywiście wtedy mam jakieś fajne, śmieszne zdjęcie wyszukane. Które nam pasuje do tego tematu. Oczywiście jakby pod kątem, jakby w tym momencie jeszcze zerkamy na to zdjęcie, odpowiadamy na to pytanie, ale myślę, że uczniowie są zaangażowani od pierwszej chwili generalnie. Dobra, jeszcze parę pomysłów na to, jak ich zaangażować. Jeśli chodzi o te wszystkie aplikacje, które są dostępne online, o te wszystkie strony, pomysły i tak dalej, to powiem Wam, że ja też swego czasu miałam taką fazę na narzucanie się na wszystko. Po prostu zgłupiałam. Jak ja zobaczyłam, też pierwsza moja myśl, jak przechodzimy do online'a, pomyślałam sobie, my God, są takie możliwości, przecież tam jest wszystko, tak? Ile ja mogę rzeczy zrobić? No ale w pewnym momencie uznałam, że nie, 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 moment, ja nie chcę tutaj koncertu, pokazu fajerwerków, ta lekcja ma być lekcją. W związku z czym ja wybrałam sobie kilka aplikacji, które mi odpowiadają i które odpowiadają moim uczniom. Wybrałam te aplikacje, które już mam sprawdzone i których nie musiałam się uczyć od nowa, bo uznałam, że jeśli ja jeszcze teraz będę musiała się uczyć nowych narzędzi, no to po prostu... deprecha, koniec, no, po prostu nie dam rady. Jedną z takich stron jest strona WordWall, na której możemy sobie tworzyć własne ćwiczenia. Ja bardzo lubię WordWall dlatego, że to ja tworzę te ćwiczenia. Przygotowanie takiego ćwiczenia zajmuje mi, ja nie wiem, 3-4 minuty, to jest kwestia wpisania na przykład, nie wiem, paru słów i definicji, tak? System mi sam tam potem tworzy różne zadania. Na pewno Państwo znacie, bo wiem, że WordWall jest dosyć popularne, ale dla mnie olbrzymim plusem właśnie WordWalla jest to, że po pierwsze, ja mogę to samo zadanie zrobić na wiele sposobów, więc my możemy sobie do tego wracać za jakiś czas, tylko wystarczy, że na przykład zrobię, nie wiem, karty, raz zrobię losowanie, raz zrobię łączenie, raz przeciąganie i tak dalej. Jest tam wiele, wiele opcji, więc polecam, jeśli ktoś nie zna, to naprawdę bardzo, bardzo fajna strona. Tam jest opcja darmowa, jest opcja płatna. Opcja darmowa jakby jest całkiem okej, okay, ma tam dość dużo możliwości. Tam jest jakiś limit tych zadań, które możemy tworzyć. Ja nie ukrywam, że mam opcję płatną, ale to są naprawdę
tak małe pieniądze, że uznałam, że ja wolę zapłacić za, nie wiem, jedno, dwa narzędzia, a mieć coś fajnego, sprawdzonego i coś, co na pewno będę wykorzystywała. A nie tak jak swego czasu ja miałam taką zakładkę w moim laptopie z różnymi fajnymi stronkami i tam miałam chyba, słuchajcie, 60 różnych podstronek z jakimiś właśnie aplikacjami, stronami. Jak ja to ostatnio otworzyłam, to ja w ogóle 3/4 tych stron, po pierwsze w ogóle nie pamiętam, po drugie w ogóle na nie weszłam może raz, no i stwierdziłam, no to po co mi coś takiego? To jest szkoda mojego czasu na przegrzebywanie tego i szukanie czegoś, co akurat w danym momencie być może mi się przyda. Nie, stawiam na to, co mam sprawdzone, co wiem, że działa i w ten sposób pracuję. No dobra, jeszcze, jeśli ktoś z Państwa na przykład lubi tak z zaskoczenia zadziałać, to jest taka fajna strona, którą ostatnio Paulina Dolęga pokazywała, ELT Bus, i tam są takie zakładki, popatrzcie, questions, finish it off, tell us about, name free, tam u góry widać nad tym głównym pytaniem. I tam są takie, jakby pojawiają się pytania różne, więc zupełnie losowo. Pani Maju, ja nie wiem, chyba ta strona nie jest po niemiecku. Przykro mi. Wordwall jest jakby, tak, bo w Wordwallu wpisuje sobie pani swoje słowa, więc tam jak najbardziej można na pewno korzystać, ale to jest strona, raczej zakładam ELT, więc raczej English Language Teaching, więc raczej będzie tylko dla anglistów. Ale tu jakby system nam sam wyrzuca pomysły, pytania, więc jak ktoś lubi tego czasu pozaskakiwać uczniów i czasem też siebie, bo nigdy nie wiemy, co tam się trafi, no to możemy na przykład sobie skorzystać z tego English ELT Bus. Jeszcze jednym pomysłem na zaangażowanie uczniów na początku, na wejście na lekcję, jest takie zadanie, które ja nazywam abecadło, ABC, czyli w momencie, kiedy uczniowie mi się logują do KOJU, to ja im po kolei przydzielam jakieś tam literki alfabetu, piszę im w czacie albo mówię, to Zosia, ty będziesz tam, nie wiem, D, Marek, ty będziesz tam F i tak dalej. Możemy tu wykorzystać, możemy to mówić uczniom, możemy wykorzystać czat, możemy im to napisać, możemy wykorzystać cokolwiek macie. Myślę, że na pewno macie jakieś takie gadżety, bo angliści wiem, że mają takie rzeczy, jakieś te patyczki laryngologiczne na przykład, można sobie na nich literki alfabetu napisać, możecie mieć kartki z literkami, które można losować. Jakby forma, w jakiej to zrobicie, to nie ma tu większego znaczenia, ale chodzi o to, aby każdy uczeń otrzymał inną literę, no i rzucamy im temat lekcji, let's go shopping, i w takim razie proszę, żeby na daną literę podali mi jak najwięcej słów związanych właśnie z zakupami. To jest trochę podobne do tego wyjazdu na biwak, tyle że tu już nie jest to litera ich, pierwsza litera ich imienia, tylko wylosowana przeze mnie. Zazwyczaj staram się takie w miarę, wiecie, trudne litery wybierać, nie te takie najbardziej oczywiste. No dobra, no więc mamy już tych uczniów zaangażowanych, wciągniętych, zakładam, że chcą ze mną zostać dalej, mam nadzieję, że Państwo też jeszcze ciągle ze mną chcecie zostać, no więc teraz przychodzi moment, w którym należałoby tych uczniów czegoś nauczyć, tak, jakby wprowadzić nowy element i zrealizować to, co faktycznie chcemy zrealizować, czyli przechodzimy w tym momencie do tego etapu study. I to jest ten etap lekcji, w którym faktycznie wprowadzamy nowy materiał, czyli wprowadzamy i w pewnym sensie go ćwiczymy. I to jest ten moment lekcji, w którym ja wykorzystuję to, co daje mi wydawnictwo, czyli te materiały online, które mam, które są dostępne na Pearson English Portal. Więc po pierwsze wykorzystuję tutaj te narzędzia, to jest Presentation Tool i Active Teach, to jest nic innego jak oprogramowanie tablic interaktywnych, tyle że korzystam z nich w ten sposób, że pracując na platformie na przykład Zoom, udostępniam mój ekran i uczniowie jakby widzą to wszystko, co ja chcę, żeby widzieli. Na tym etapie ważne, żeby pamiętać o tym, żeby różnicować tempo pracy. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że każdy uczeń pracuje w nieco innym tempie. Jeden potrzebuje trochę więcej czasu, drugi mniej. I jakby, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że
że widzę teraz, że ja na początku, mimo wszystko, jak, mimo tego, że przygotowywałam sobie ten plan lekcji taki w miarę, może nie, że ubogi, ale jakby no nie ładowałam do niego wszystkiego, to nigdy nie udało mi się tego zrealizować. I w pewnym momencie, to już po drugim tygodniu, uznałam, dobra, w takim razie ewidentnie ten czas płynie nieco inaczej na tych lekcjach online, muszę to zrewidować i po prostu jakby przygotowywać mniej, ale zrobić to lepiej. I dla mnie jest ważne to, że uczniowie jakby dostają dawkę konkretnego języka, konkretnego materiału, na którym my pracujemy, i to nie musi być 10 ćwiczeń. Czasami wystarczą, nie wiem, 2-3 ćwiczenia, ale zrobione bardzo dokładnie, bardzo porządnie, tak żeby uczniowie naprawdę coś z tego wynieśli. W związku z czym to tempo pracy jakby ja troszeczkę zwalniam. Pozwalam im też pracować wolniej, pozwalam im się dłużej zastanawiać. Wiecie Państwo, że my nauczyciele mamy taką tendencję do nieczekania na odpowiedź ucznia, tak? Zadajemy pytanie, no i generalnie sami sobie błyskawicznie odpowiadamy, bo na przykład nikt nie mówi. Nawet takie badania były, dziękuję, że generalnie nauczyciel nie czeka nawet sekundy na odpowiedź ucznia. Wiemy lepiej, tak. A co dla mnie było niewiarygodne, to, że jeśli uważamy, że jakby uważamy podświadomie ucznia za dobrego ucznia, to jemu damy więcej czasu do namysłu niż temu słabemu, no co jest wręcz, słuchajcie, po prostu katastrofa, bo to nie o to chodzi właśnie. Jeśli uczeń ma problemy, to on potrzebuje więcej czasu do namysłu. W związku z czym to różnicowanie tempa pracy, to nie tylko chodzi o różnicowanie zadań, ale też tego, żeby pamiętać, żeby nie gonić i żeby dać uczniom odpowiednią ilość czasu do pracy, do wypowiedzi. Więc to jest jakby tutaj, te dwa punkty są połączone. I na tym etapie pamiętajmy o tym, żeby uczniom udzielać informacji zwrotnej, ponieważ no w ten sposób się uczymy, tak? Jeśli my nie będziemy korygować tego błędów, które uczniowie popełniają, no to jakby oni będą powielać błędy. Musimy tutaj działać na bieżąco. No i ostatnia rzecz ważna na tym etapie, która dla mnie jest osobiście cały czas jeszcze wyzwaniem, angażuj każdego ucznia. Myślę, że to dla wszystkich z nas jest teraz takim no, ciężkim tematem, bo wiemy, że mając ich właśnie tak wirtualnie, no wygląda to trochę inaczej, ale starać się trzeba. Dobra, no więc tak jak mówię, na tym etapie study to jest ten moment, kiedy ja wyciskam ostatnie soki z tego, co daje mi podręcznik. Bo jeśli wybrałam podręcznik i jeśli pracuję z podręcznika, to ja nie widzę sensu tworzenia, nie wiem, na przykład lekcji, które jakby od zera. Są tacy nauczyciele, którzy tworzą wszystkie lekcje jakby po swojemu. No, szanuję to i podziwiam, bo ja bym, znaczy mnie by po prostu brakło czasu na to. Ja dokładam mnóstwo swoich elementów, czy nieraz jakieś zadanie na przykład sobie tam w jakiś sposób przekształcam, ale jeśli wybrałam podręcznik i pracuję z tym podręcznikiem, no to jakby zakładam, że podręcznik napisali fachowcy, którzy wiedzą, co należy robić i w jaki sposób pewne treści należy podawać. Więc na tym etapie właśnie korzystam z tego, co daje mi książka. No i tu właśnie, tu Państwu pokażę, w jaki sposób wykorzystuję ten Pearson English Portal. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze konta, to myślę, że proszę najlepiej się skontaktować z reprezentantem Pearsona, a chciałby mieć, no to na pewno oni pomogą. Wiem, że tam jest teraz, Pearson daje dostęp do różnych materiałów, więc na pewno warto. No więc proszę Państwa, tak, wchodzę na English Portal i tam mam te moje podręczniki, z którymi pracuję. Wchodzę w odpowiedni podręcznik i wybieram sobie konkretny rozdział. To jest bardzo intuicyjne, tak jakby klikamy po kolei w ikonki. Wybieram sobie, nie wiem, Focus 2, wybieram sobie rozdział 6 i wybieram sobie jakby stronę czy dział tego danego rozdziału, lekcję z danego rozdziału, przepraszam, którą chcę w tym momencie zrealizować. I tak wygląda widok dla moich, widok, który ja udostępniam moim uczniom. Przede wszystkim z lewej strony, jak widać, mamy taki pasek i ja zazwyczaj klikam w to page view, gdzie wyświetla nam się cała strona z podręcznika. Dlaczego to robię? Dlatego, że moi uczniowie te podręczniki mają. U mnie wszyscy mają papierowe podręczniki, więc oni mają je przy sobie, większość.
Tak, generalnie 95% uczniów te książki ma. W związku z czym klikam, pokazuję im tą stronę, żeby oni dokładnie wiedzieli, gdzie jesteśmy, na czym pracujemy. I teraz popatrzcie, jak przy każdym zadaniu, tu mam nadzieję, że ten kursor mój widać, przy każdym zadaniu mamy taką gwiazdkę i w momencie, kiedy ja sobie najadę kursorem na tą gwiazdkę, to podświetla mi się polecenie i w tym momencie, jeśli kliknę w to polecenie, to wchodzę w to zadanie już w taki sposób, że uczniowie widzą tylko i wyłącznie to zadanie, tak jak w książce, czyli na przykład z pustymi przestrzeniami do uzupełnienia. Czyli na przykład realizując temat gramatyczny, na przykład wyjaśniłam zasady, no to teraz ćwiczymy. Oni te książki mają przy sobie, ja im wyświetlam konkretne zadanie, na którym pracujemy, no i na przykład proszę ich, aby to pouzupełniał, każdy pouzupełniał sobie u siebie, żeby jakby spokojnie, niech przeanalizują, niech spróbują sobie zrobić to zadanie, po czym ja nominuję konkretne osoby, które podają mi odpowiedzi, a na bieżąco klikając w ten przycisk Show Answer, jakby pojawiają się po kolei odpowiedzi. Więc tu mamy tą informację zwrotną, jakby ja im pokazuję, czy faktycznie odpowiedź jest poprawna, czy nie. Oni widzą te informacje i widzą te odpowiedzi, w związku z czym każdy ma możliwość poprawienia tego, co na przykład wykonał źle. Kolejna rzecz fantastyczna tutaj to jest taka, że ja już nie potrzebuję odtwarzacza CD na przykład, bo wszystkie nagrania też mam tutaj na wyciągnięcie myszki, że tak powiem. Tak jakby klikam sobie tylko w play, no i uczniowie słyszą nagranie prosto z systemu. Jeśli chcemy na przykład urozmaicić zadanie gramatyczne, to też jakby to oprogramowanie nam to umożliwia. Na przykład możemy przejść do prezentacji jakiejś tam gramatycznej czy opisu gramatycznego. Możemy też odtworzyć na przykład jakiś filmik wideo i to akurat, to co teraz Państwu pokazuję, to można zobaczyć na tej, na lekcji, przykładowej lekcji online, którą nagrałam z reprezentantami firmy Pearson w roli uczniów, ze względów oczywistych, jakby no ochrona danych, wiecie, nie byliśmy w stanie tego zrobić inaczej, w związku z czym reprezentanci wcielili się w rolę moich uczniów, no i taką przykładową lekcję nagraliśmy, ona jest dostępna na YouTubie i ja na końcu mam też informację, pokażę Państwu, gdzie można tą lekcję zobaczyć. I tam między innymi właśnie wykorzystałam ten film, który w pewnym momencie uczniom puszczałam, byli podzieleni na grupy, jakby panowie mieli wysłyszeć to, czego nie wolno robić, kobiety to, co wolno robić, mieli przydzielone role. Też to uatrakcyjnia trochę zajęcia. Nie musimy tych filmów szukać, one wszystkie tutaj są jakby w materiałach podręcznikowych do Państwa dyspozycji. Dużym problemem dla mnie było to, że nie mam tablicy, a ja jednak bardzo lubię pisać po tablicy. I to było dla mnie olbrzymim wyzwaniem, jakby w momencie przygotowywania i analizowania, jak ja to teraz mam wszystko ogarnąć. No ale okazało się, że na Presentation Tool jest taka opcja jak blank, na którą klikając jakby uzyskuję białą tablicę. Czyli jakby książka jest zasłonięta, pojawia mi się biała przestrzeń, po której, jeśli kliknę w Teaching Tools, jak widzicie Państwo, mogę sobie rysować. I tu ja to oczywiście wykorzystuję, na przykład, nie wiem, gramy w jakieś kalambury przykładowo, tak? Czy jeśli chcę zapisać jakieś słowo, no to wtedy to szybciutko tylko wchodzę na blank i zapisuję. No dobra, w takim razie jeszcze jedna rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć, która bardzo ułatwi, myślę, że Wam też życie, która była dla mnie fantastycznym odkryciem. Na Zoom też jest whiteboard. Tak, 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 tylko jeśli ja, jakby to oczywiście wiecie, no to można przechodzić. Jeśli ja mam już udostępniony ekran i mam to presentation tool, to mnie jest po prostu łatwiej tylko po prostu tutaj kliknąć, a nie znowu, wiecie, zmieniać ustawienia w Zoomie. Także korzystam z tego. Jak książka nauczyciela jest w szkole, pani Iwona pyta, w materiałach na presentation tool macie Państwo
wszystko. Macie dostęp do książki ucznia, macie dostęp do audio, do wideo, do książki nauczyciela. Generalnie tam jest, ja do każdego podręcznika mam tych zakładek, tam tych ikonek chyba, nie wiem, 13, już dokładnie Państwu teraz nawet nie wymienię, ale jest tam po prostu wszystko. I kolejna rzecz, która jest fantastyczna, to jest kolejna ikonka, czyli Grammar Presentations. Tak, tam w tym blanku piszemy myszką. Tak, piszemy myszką. Nie da się z klawiatury. Pani Kamilo, ja pani powiem, że ja mam takiego lifehacka, jeśli koniecznie chcę napisać coś właśnie nie myszką, tylko coś, na przykład mam jakieś zdanie do napisania, to ja wtedy robię coś innego. Ja otwieram po prostu Worda, którego mam już przed zajęciami zawsze ustawionego tak, że czcionka ma rozmiar 26 na przykład. I udostępniając ekran, ja po prostu piszę w tym momencie szybciutko coś w Wordzie. Bardzo, bardzo fajnie to działa. W Zoomie są oczywiście inne opcje jeszcze, aczkolwiek to jest też jakieś tam rozwiązanie, tak? Także możemy, bo nie wszyscy z Zooma korzystają. Ja też mam jedną grupę, z którą pracuję na WebExie, no a tam tego nie ma, więc wtedy właśnie tego Worda odpalam i tam. Tylko ważne jest, żeby ta czcionka była ustawiona, żeby był duży rozmiar czcionki, żeby to było wyraźne. No dobra, ale pozwólcie, że powiem Wam o tych Grammar Presentations, bo to jest po prostu coś fenomenalnego. Jeśli korzystacie Państwo albo macie dostęp na Pearson English Portal do któregokolwiek z tych podręczników, czyli Gold Experience, Focus, High Note, niezależnie od tego, do jakiego poziomu macie dostęp, tak jak tu widać, czy macie, nie wiem, Focusa trójkę, czy na przykład tylko High Note dwójkę, to wszyscy Państwo wtedy macie dostęp do prezentacji gramatycznych. I to jest coś po prostu niewiarygodnie fajnego. Te prezentacje są po kliknięciu w tą ikonkę, one są tutaj podzielone poziomowo i jak widzicie, mamy zakres materiału opisany, tak? Czyli na poziomie B1 mamy present tenses, past tenses, future tenses, present perfect i tak dalej. I klikając w open, pobieracie sobie Państwo tą prezentację na swój komputer. Są zrobione fantastycznie, bo generalnie w tej prezentacji mamy to, o co ja się martwiłam właśnie początkowo, jak ja na przykład mam uczniom teraz pokazać całą gramatykę, tryby warunkowe, tak? Jak ja mam to w czacie rozpisywać, czy mam robić swoją prezentację? Nie trzeba, absolutnie, wykorzystuję sobie te prezentacje, które tu są dostępne. One są takie, znaczy... Może one są w taki sposób przygotowane, że jeśli damy sobie jako wyświetlenie, jako pokaz slajdów, to one, informacje tam nam się otwierają po kolei, więc jakby warto sobie przeklikać najpierw tą prezentację, bo tam często są, one są z jakimiś przykładami, z jakąś historyjką, warto wiedzieć, co będzie nam się w którym momencie pojawiało i w ten sposób tych uczniów jakby przez tą prezentację przeprowadzić, ale mamy pięknie wszystko rozpisane, mamy w tabelkach informacje, jakie są formy, kiedy używamy, w jakich sytuacjach, mamy przykłady. W każdej z tych prezentacji jest, ja nie wiem, no, te 6-7 slajdów co najmniej. Ja Państwu tylko takie dwa przykładowe tutaj wyciągnęłam, żeby Państwu pokazać. Świetna rzecz do wykorzystania jakby też z innymi uczniami. Ja pracuję z dorosłymi osobami też często i jakby w ramach ich podręcznika Speak Out, na którym pracuję, nie ma tego, ale ja wykorzystuję te prezentacje, tylko wyszukuję sobie odpowiednio poziomowo. Gold Experience ma wszystkie, więc jeśli macie Państwo dostęp do Gold Experience, to macie dostęp do wszystkiego. No dobra, przestudiowaliśmy nowy temat, wiemy już jakby co dzisiaj wprowadziliśmy, przeanalizowaliśmy, poćwiczyliśmy, no więc przechodzimy do tego trzeciego etapu, czyli Activate. Activate, czyli to jest ten moment, kiedy ja przygotowuję zadania albo planuję zadania, w których chcę, aby ci uczniowie moi wykorzystali te świeżo nabyte umiejętności. Tak, czyli to są jakieś zadania na przykład spersonalizowane, czyli odnoszę to, co było
To, co było tematem lekcji, jakby próbuję tak przygotować zadanie, aby odnosiło się do moich uczniów, aby oni mogli coś z tym faktycznie zrobić. I na przykład w przypadku tej lekcji o czasownikach modalnych, ja na koniec, na początku tej lekcji jakby analizowaliśmy to życie na kwarantannie, jakie zawody, co ludzie mogą teraz robić, czego nie mogą, kto może pracować, a na koniec lekcji jakby dodaliśmy sobie kilka nowych form czasowników modalnych. Na koniec lekcji jakby zamknęłam to trochę inaczej, tu postanowiłam uruchomić wyobraźnię moich uczniów i poprosiłam ich, żeby wyobrazili sobie, że są na przykład, nie wiem, kotem, lodówką czy sofą. I w jaki sposób to życie na kwarantannie zmieniło się dla nich. Oczywiście z podaniem konkretnych form, które chciałam, żeby użyli. Więc tu jak widzicie też oczywiście germaniści jak najbardziej mogą sam pomysł wykorzystać, czyli możemy to odnieść do naszych uczniów, ale możemy pójść o krok dalej, jakby zachęcić ich do tego, aby trochę gdzieś tam, wiecie, pokombinowali, powymyślali. Naprawdę niewiarygodnie fajne pomysły się tu pojawiały, szczególnie jeśli chodzi o tego kota, który generalnie po prostu ma już dość ludzi i w ogóle nie na to się umawialiśmy. Teraz wszyscy chodzą po domu, a miało być pięknie, cudownie i spokojnie. Innym pomysłem, który wykorzystuję w momencie Activate, jakby tu znowu ja jakby sięgam po te rzeczy, które mam sprawdzone, które wiem, że fajnie działają, ustnie czy pisemnie, Pani Justyno, zależy. Ja na przykład w przypadku tego zadania, ja podzieliłam ich na grupy, na pary i na przykład jeśli korzystacie z Zooma, możecie ich wrzucić wtedy do breakout rooms, niech oni sobie w tych pokoikach tam jakby razem naradzą się i coś wymyślą, ale ja często działam w taki sposób, że na przykład w czacie jest taka opcja, że możesz napisać do wszystkich, ale możesz też napisać do wybranej osoby. Ja wtedy proszę ich, żeby w tych parach się komunikowali właśnie na przykład poprzez czat. No a potem jakby jak już jesteśmy gotowi, daję im tam, nie wiem, minutę, dwie, czy tam minutę 35 sekund, no to potem jakby wracamy wszyscy razem i przykłady jakieś oni rzucają. Oczywiście ja tu wtedy cały czas, tu muszę bardzo pilnować, żeby oni faktycznie wykorzystywali te nowe formy, bo wiecie, comfort zone, jakby uczniowie bardzo lubią jednak ciągle gdzieś tam trzymać się tego, co już jest dla nich znane i niekoniecznie sięgają po te nowe wyrażenia, a jakby taki jest cel tego zadania, żeby oni właśnie te nowe wyrażenia i formy utrwalali. Kolejny przykład, tak jak mówiłam, ja sięgam po to, co mam sprawdzone i na przykład ja bardzo lubię wszelkie gry i kostki do gry i mam w sali takie specjalne pudełko z różnymi dziwnymi kostkami, no ale tu stwierdziłam, że można to zrobić nieco inaczej. Przygotowałam sobie zwykły szablon w Wordzie, do którego wrzuciłam sobie zdjęcia kostki do gry z różną ilością oczek, jak widzicie. I to, co jest po prawej stronie, jakby ta część jest pusta, mam to w Wordzie, więc jakby edytuję sobie za każdym razem i tam wrzucam na przykład, załóżmy, że ćwiczyliśmy czasowniki plus prepositions, tak? Jakby ćwiczyliśmy sobie, cześć, zakręciłam się, tak. W związku z czym jakby wpisuję konkretne wyrażenia, konkretne czasowniki, no ale jak wiecie, mogę rzucać tą kostkę tu u mnie, tak? Będzie śmiesznie, bo pani rzuca i pani na pewno będzie oszukiwała. Mogę im pokazywać wyrzucone oczka, ale w tym momencie możemy też skorzystać z Classroom Screen. To jest taka strona, na której macie taką czystą jakby czysty ekran i na dole są takie pojedyncze narzędzia i ja tam generalnie korzystam na przykład właśnie z tego narzędzia, gdzie klikając w te kostki, one mi się tam, wiecie, rzucają, znaczy podskakują i pojawia mi się na przykład, nie wiem, dwie kostki, trzy, jakby to ja wybieram, ile tych kostek chcę, ale jakby system mi sam tam losuje. No więc na udostępnianiu ekranu po prostu uczniowie to wtedy też widzą. Prosta rzecz, nie, jakby nie skomplikowana, a jak pani grabi, nie wiem, o co chodzi, pani Aniu.
Dobra. A działa bardzo fajnie. No i wyrzucam na przykład trzy oczka, więc jakiś uczeń ma za zadanie stworzyć zdanie, czy opowiedzieć coś o sobie, wykorzystując słowo compliment on. Albo na przykład ma kogoś, komuś jakiś komplement rzucić. No dobra, następny pomysł to w związku z tym, że ci uczniowie są u siebie, słuchajcie, to jest dla nas fantastyczna okazja, jeśli oni chcą się na wideo pokazywać, bo niektórzy nie chcą. Ale ja na przykład w przypadku tego zadania, ja ich proszę, żeby tylko na chwilę chociaż włączyli tą kamerkę. Jakby proszę ich, żeby wzięli jakąkolwiek rzecz, którą mają przy sobie i na przykład, żeby mi, aha, jak pani sieje trawę, dobra. Ojej, kładę tu śmieszki, lecą, ha, ha, ha. Proszę, żeby wzięli jakikolwiek przedmiot, który mieli przy sobie. W tym przypadku ja z tą klasą miałam temat, podróży air travel. O właśnie, to było air travel, tak. I moje pytanie było takie, każdy wziął jakiś przedmiot, pokazał go, ja zrobiłam print screen, żeby mieć dowód, żeby nikt się nie wykręcił, że cokolwiek innego pokazywał. Oczywiście zasłonili swoje twarze, jakby dla mnie to nie ma problemu. I w tym momencie air travel, więc poprosiłam ich, jakby ćwiczyliśmy tam różnego rodzaju właśnie wyrażenia, słownictwo, rozmawialiśmy o katastrofach lotniczych i tutaj mieli opowiedzieć krótką historię przedmiotu, który jakby oni przeżyli taką katastrofę, no i z nimi ten jeden przedmiot, jakby jaka jest historia tego przedmiotu i jak oni ten przedmiot mogą wykorzystać w takiej, a nie innej sytuacji. Na przykład, tak jakby tu można w różnym kierunku pójść, ale ważne, żeby wykorzystać to, co oni mają przy sobie. Proste, zwykłe rzeczy. Dobra, activate, następna rzecz. Pamiętajcie, że w książce mamy mnóstwo bardzo fajnych rzeczy w podręczniku. I na przykład bardzo często na koniec danego rozdziału jest jakieś zadanie speak, tak? I na przykład w tym przypadku, popatrzcie, temat dotyczył identity box. Jakby czytaliśmy, każdy ma tam jakieś swoje pudełko tożsamości, tak? Jakby opisujące mnie. I co w tym pudełku się znajduje, tam czytaliśmy, jakby łączyliśmy jaka osoba, co w tym pudełku ma i dlaczego i tak dalej. Bardzo fajna lekcja. I ostatnim zadaniem, popatrzcie, w książce jest zadanie zaplanuj swoje pudełko. Jakby autorzy jakby zakładają, że my realizujemy to na lekcji, więc uczniowie siedzą w klasie, nie mają tych przedmiotów, w związku z czym no niech oni zaplanują te pudełko, ewentualnie w domu mogą sobie to pudełko stworzyć. Ale w naszej sytuacji no po prostu rewelacja. My mówimy, kochani, macie 2 minuty, wstańcie i przynieście wszystko, co wrzucilibyście do tego identity box. Jakby mają to na wyciągnięcie ręki, okay? Także myślę, że warto też czasem na przykład spojrzeć na jakieś zadanie, które jest w książce i zastanowić się i wykorzystać w takim kontekście, że sytuacja jest nieco inna, oni są faktycznie u siebie, więc jakby możemy sięgnąć teraz po te rzeczy, które normalnie na lekcji byłyby dla nas niedostępne i okazuje się, że hello, no ten online jest całkiem, całkiem fajny. Dobra, inny sposób na zaktywizowanie tego nowo nabytego języka to jest wykorzystanie gier. Ja po prostu mam bzika, jeśli chodzi o gry planszowe i to, co zrobił Rebel, wydawnictwo Rebel, to jest po prostu genialna rzecz. Oni udostępnili część gier w wersji PDF. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze o tym nie wie i tego nie ma, to macie na dole link bit.ly gry PDF. I jak sobie w ten link, sobie napiszecie w wyszukiwarce ten link, to tam będziecie mogli sobie pobrać na przykład kilka zestawów Dixit. Czy na przykład, co tam jeszcze było, chyba Doble tam są dostępne. Tam jest kilka tych gier. Dla mnie był ten Dixit najważniejszy. Link nie działa. Powinien działać. Proszę wpisać HTTPS. To ja zaraz tutaj
to ja zaraz tu poproszę Łukasza, kochany, jeśli ty, Łukaszu, jesteś, to jakbyś mógł sprawdzić i mnie tu wesprzeć, działa. Okej, okay, dobra. I tam będziecie sobie mogli pobrać ten PDF. I co ja robię w przypadku na przykład takiej gry? Dixit po prostu można wykorzystywać na wszystkie sposoby. Ja miałam lekcję, na której wprowadzaliśmy phrasal verbs, czasowniki frazowe. No i ćwiczyliśmy, były zadania, znaczenie, łączenie, definicje, słowo i tak dalej, i tak dalej. Jakby ćwiczyliśmy sobie te nowe wyrażenia. Po czym na koniec, w tym przypadku akurat moi uczniowie często mają też ten Dixit w domu, więc wykorzystałam to, że niektóre osoby to miały, ci, którzy nie mieli, dostali jakby w udostępnieniu ekranu właśnie taki zestaw 6 kart. Przepraszam, ale coś mi gardło wysiada. No i zadanie bardzo proste generalnie, jakby chodziło o to, aby wybrali jedną kartę i stworzyli historię związaną z tą kartą, do której wrzucą jak najwięcej tych czasowników, które pojawiły się na naszych zajęciach. Jedna dziewczyna poprosiła mnie, żeby napisała to w zeszycie, bo chciałam wam pokazać. My to tworzyliśmy oczywiście na zajęciach w tym etapie lekcji Activate, ale ona ma niewiarygodną wyobraźnię i tworzy bardzo fajne teksty, fajne historie, więc poprosiłam, żeby to zapisała i przesłała mi zdjęcie, mówię, bo po prostu to trzeba światu pokazać. Jak Państwo widzicie, tu oczywiście są błędy, ale chciałabym, żebyście Państwo spróbowali odgadnąć, w jakim wieku ta dziewczyna jest, w której ona jest w klasie. Czy ktoś spróbuje? Ale 5 to że w 5 klasie? W 5 klasie, dokładnie, tak. Tak, to jest, tak, ja nie wiem, to jest po prostu, to jest cudowny wiek. Te dzieciaki są 5., 6. klasa, nie wiem jak u was, ale ja widzę, że oni są niewiarygodni, oni mają takie pomysły, oni już są osłuchani z tym językiem. Ta akurat jest w ogóle fanką Netflixa, więc ona naprawdę mówi bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście błędy jakieś tam popełnia, ale cały czas nad tym pracujemy, a ta dziewczyna po prostu jest, no jest fenomenalna. Także prosta rzecz, jedna karta, możemy my nawet wybrać jedną kartę, kultura błędu, no właśnie, możemy wybrać jedną kartę i na przykład poprosić ich, aby stworzyli historię do danej karty, możemy im pokazać kilka, niech oni wybiorą, ale tu jakby dzięki temu, że te karty są jakie są, one są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo pobudzające wyobraźnię, to naprawdę tworzą bardzo, bardzo ciekawe historie. Dobra, muszę podkręcić, bo już się zbliża 10, a nie chcę Państwa tu przetrzymywać za długo. Ostatnim pomysłem, który wykorzystuję w Activate, to ja na to mówię takie koło pracy. To jest takie zadanie, które ja dosyć często stosuję, czyli mam taki na przykład na tablicy rysuję albo w postaci tylko słowa zapisuję, wybieram 5 słów z danej lekcji i tworzę z nich koło i tutaj na przykład różne opcje stosuję. W tym przypadku tematem były przymiotniki opisujące ludzi. Ja im zaproponowałam taką zabawę, że podzieliłam ich na grupy i powiedziałam, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że te 5 przymiotników jakby charakteryzuje, opisuje 5 osób w danej grupce. I czy wy uważacie, że te 5 osób może stworzyć fajną grupę przyjaciół? Dlaczego? Dlaczego nie? Więc popatrzcie, te słówka są tutaj od razu jakby ćwiczone, muszą uzasadniać, muszą analizować, więc muszą doskonale rozumieć znaczenie tych słów. Bardzo fajny temat się nam tu pojawia, bo oni dużo mówią, w związku z czym łączą sobie na przykład, że na przykład jeśli ktoś jest towarzyski, a ktoś jest uparty, no to na przykład niekoniecznie w tej grupie mogą do siebie pasować. Jakby grupa przyjaciół, to jest jedna opcja. Czasami z tym kołem słów robię tak, że proszę, aby tworzyli zdania z 2 sąsiadującymi ze sobą słowami, czyli na przykład jedno zdanie, w którym będzie słowo sociable i crazy. Następna osoba, zdanie, w którym będzie crazy, reliable.
tak jakby tu możemy się tym bawić. Ja bardzo lubię to, mamy pięć słów, ale to jest zadanie, w którym oni bardzo intensywnie te pięć słów ćwiczą i gwarantuję Państwu, że te pięć słów na pewno z tej lekcji będą pamiętali. Dobra, no i ostatni etap, czyli practice. No practice to nic innego jak praca własna, czyli taka ładna nazwa zadania domowego. Ja zawsze tak mówię, słuchajcie, na pracę własną, pani ściemnia, zadanie domowe. Ja właśnie na tym etapie wykorzystuję to narzędzie My English Lab, które niewiarygodnie oszczędza mój czas. Dlaczego? Po pierwsze, w momencie, kiedy ja przydzielam moim uczniom konkretne zadania, które mają wykonać, to jest cała robota, którą ja wykonuję. Resztę robi za mnie system. On za mnie sprawdza, on za mnie ocenia, on daje uczniom feedback, czyli jakby podaje im, jeśli odpowiednio sobie ustawię, on podaje im poprawne odpowiedzi i informuje ich, gdzie popełnili błędy, a ja dodatkowo dostaje, jakby on też przygotowuje dla mnie raport typowych błędów i ja sobie wchodzę przed następną lekcją, tylko i wyłącznie sprawdzam raport typowy, sprawdzam oczywiście, czy kto oddał, kto napisał, kto zrobił, kto nie zrobił, ale jakby interesuje mnie głównie ten raport błędów, sprawdzam i dzięki temu widzę na przykład, że ewidentnie must, mustn't z tych wszystkich czasowników modalnych jeszcze jest do poćwiczenia, bo tutaj coś ewidentnie nie zagrało i nie do końca może ktoś pamięta i na przykład rozumie zasady. No dobra, to tak reasumując, jak to mówiła moja matematyczka w liceum, moje miejsce pracy no nie wygląda do końca tak, bo ja nie mam takiego sprzętu, tak w kwestii marzeń, ale mniej więcej jest tak zorganizowane w tej chwili. Tak, ja mam tylko laptopa, mam mój notesik klasyczny, który zawsze mam. Wybrałam sobie kanał komunikacji jeden z moimi uczniami, jakby nie kontaktuję się z nimi przez 50 różnych komunikatorów, nie, 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 jeden i oni zawsze wiedzą, że ode mnie informacje mają na przykład, nie wiem, na Messengerze albo na WhatsAppie. Tak jakby z każdą grupą jestem jakoś tam umówiona. Jeśli chodzi o materiały, wszystko mam. Przygotowanie zajęć, powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy ja mam bazę tych różnych moich pomysłów na engage i bazę pomysłów na activate, no to przygotowanie zajmuje mi takiej lekcji, nie wiem, 10 minut. Ja wybieram sobie zadanie na fazę engage, potem tylko sprawdzam, co w części study w ramach podręcznika będę sobie realizować, w jaki sposób activate i co będzie na zadanie domowe. W związku z czym naprawdę 10 minut i wszystko gra. Jeśli chodzi o zdrową rutynę, udało mi się trochę to moje życie uspokoić i w tej chwili na przykład już znajduję czas na to, żeby rano wypić spokojnie kawę. Znalazłam czas dla mnie i wyobraźcie sobie, że nawet znalazłam czas, żeby nadgonić zaległe odcinki Outlandera, właśnie dzisiaj kolejny mam zamiar zobaczyć. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć sobie właśnie tą przykładową lekcję, o której ja mówiłam, to wystarczy w wyszukiwarce wpisać sobie adres, który macie u góry, Pearson.pl przez ESAP. No i teraz na koniec niespodzianka dla Państwa od Pearsona. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego webinarium, jeśli Państwo klikniecie sobie w ten link u góry, ja go zaraz też pokażę na drugim slajdzie, dostaniecie na 60 dni dostęp do readersów. I ten dostęp dostaniecie na 60 dni od momentu aktywowania tego dostępu. Czyli jeśli aktywujecie jutro, to od jutra 60 dni. Tylko teraz uwaga, ważna rzecz, bo ja też miałam tutaj taką małą zagwozdkę, jakby mam dostęp, ale gdzie to jest? Okazało się, że na Pearson English Portal trzeba wejść w zakładkę Learn, a nie w zakładkę Teach. I tam w zakładce Learn właśnie pojawi się Państwu taki zestaw, znowu taka ikonka Pearson i Readers. Jak widzicie, link też jest na tej stronie. Bardzo mi miło, że Pearson w linku wpisał moje imię i nazwisko. Bardzo się cieszę, że to taki trochę prezent też macie ode mnie. I tam jest dosyć sporo, trzeba trochę poczekać, aż one się tam wgrają, ale bardzo, bardzo dużo fajnych materiałów i myślę, że na pewno Państwo z tego skorzystacie. Czyli krótko mówiąc, pamiętajcie, ESAP, Engage, Study, Activate,
practice. Wasze życie będzie łatwiejsze, spokojniejsze, wasze lekcje będą wartościowe i naprawdę mniej czasami znaczy więcej. Polecam wam ten system pracy, na pewno się sprawdzi. Dziękuję, z mojej strony to wszystko, bardzo mi miło, że tyle się z Państwa, tylu Was się tutaj pojawiło. No, to tyle ode mnie. Wielkie dzięki Magda, wielkie dzięki Pearson Polska i do zobaczenia jutro o 21:00, bo kolejny fantastyczny webinar przed nami. Uściski dla wszystkich i dobranoc. Już czas najwyższy iść spać. Pa, pa. Dzięki, dobranoc. Dzięki.